człowiek orkiestra, człowiek renesansu, Iwo zajmuje się sztuką w ogóle. Nawet jak robi reklamę, to robi to jak sztukę. Jest niesłychanie twórczy. Patrzy na świat takim swoim wrażliwym okiem. Uprzytomnił sobie, że jest zdenerwowany i napięty. Zasnął i coś przegapił. Przegapił jakiś obcy dźwięk, który go obudził. Dźwięk podobny do tykania. Rozejrzał się. W salonie wszystko było na swoim miejscu. Na schodach wyżej panowała ciemność. Kiedy sięgał po latarkę, nagle to usłyszał. Gdzieś z głębi mieszkania dobiegło ciche skrzypnięcie. Zamarł. Teraz wyraźnie już słyszał swoje serce. W mieszkaniu znów panowała cisza. Był pewny, że obudziły go jakieś skrzypnięcia. To jest kryminał dla ludzi, którzy rzeczywiście chcieliby się pobać nastrojów bliskich horrorowi, ale jednak nie wymyślonych, że tak powiem, urojonych, czy takich nielogicznych, czy po prostu, krótko mówiąc, bez rozczarowujących zakończeń, tak jak przeważnie jest w horrorach, no bo jednak siły nadprzyrodzone to jest coś, co w gruncie rzeczy rozczarowuje trochę. Tutaj się dzieją rzeczy prawie nadprzyrodzone w książce, a jednak całe wyjaśnienie jest logiczne. I to jest ta różnica. Trochę wszystkiego w tym jest, bo to nie jest chandlerowski styl w zasadzie, natomiast jest w tym poczucie humoru bliskie z tamtego regionu. Jest trochę czarnego humoru, jest trochę science fiction takiego, które gdzieś dookoła Iwa się kręci z takim bardzo wyrafinowanym żartem i wyrafinowanym oglądem świata. Teraz nawet czytając to, kiedy na gorąco czytałem zdania z tego, tak sobie pomyślałem, ile plastyki jest w tej głowie z bujnymi włosami. Czuł krople potu spływające po klatce piersiowej i szyi. Przed oczami ciągle miał obraz poruszającej się zasłony i czegoś szarego, co pojawiło się na moment za oknem. Metaliczny stuk otrzeźwił go na chwilę. Podniósł z asfaltu pistolet, który wysunął się bezwiednie rozluźnionej dłoni. Teraz dopiero spostrzegł, że przez cały czas był zabezpieczony. Z odległej przecznicy wyjechał samochód. Kiedy znalazł się bliżej, Arne dojrzał na jego dachu świecący napis taksi. Podniósł się z trudem i chwiejnym krokiem wyszedł na środek ulicy. Książka się urywa w tym momencie, w którym się powinna urwać i kiedy tajemnica jak gdyby zostaje rozwiązana, to ściganie przestępców pozostawiam takim normalnym kryminałom czy sensacyjnym powieściom, gdzie głównie wszyscy za sobą biegają i pytają, kto kogo zabił i dlaczego. Tutaj u nas zupełnie inne pytania są istotne. Wydawnictwo chyba ma oczekiwania, że to będzie nie najgorzej szło, bo ten nakład podobno jest dość duży, ten pierwszy, który poszedł i z tego, co wiem, to jesteśmy tam w czołówce bestsellerów wydawnictwa, jak się dowiedziałem. A ja nie mam bladego pojęcia, jakie to, czego oczekiwać, w sensie ilościowym na naszym rynku, zupełnie nie wiem. Iwo, to jest koniec rozdziału i przypomniałem sobie ostatnią książkę, którą czytałem na prośbę autora. Nazywała się Quo Vadis, wiesz, i... Muszę ci powiedzieć, że też był to najsłabszy fragment, jaki Henryk mi znalazł, wiesz, a mimo to jednak, wiesz, czym to się skończyło, prawda? No, no dobrze.